Cześć, z tej strony Marta Bektas, witam Was serdecznie i zapraszam Was na sesję rozciągającą. Rozciągniemy się troszkę dzisiaj, polecam ten trening zrobić na koniec treningu wzmacniającego albo jako osobna jednostka treningowa. Usiądźcie sobie wygodnie, ja sobie siedzę na piętach, Wy możecie usiąść tak jak ja, albo w siadzie skrzyżnym, albo w diamencik, tak jak Wam wygodnie. Rolujemy barki do góry, do dołu, zatrzymujemy i bierzemy wdech, wyciągamy ramiona i z wydechem opuszczamy. Bierzemy wdech, wydłużamy ramiona, wyciągamy w górę na sufit, tak jakbyśmy chcieli sięgnąć sufit i opuszczamy. I jeszcze raz wdech, to teraz sięgamy jeszcze wyżej do nieba i opuszczamy. Ostatni raz, ramiona do góry i zatrzymujemy. Łapiemy się za prawy nadgarstek i wyciągamy do boku. Otwórz klatkę, popatrz przed siebie, broda w górze i wracamy do przodu. Opuszczamy ramiona, bierzemy wdech i łapiemy się teraz w górze za lewy nadgarstek. I teraz lewe ramię do boku, wyciągaj, wydłużaj. Otwórz klatkę, długa szyja, barki są w dole. I do przodu opuszczamy, rozluźniamy barki, zatrzymujemy. Splatamy sobie dłonie za głową, opieramy głowę o dłonie i teraz z wydechem delikatnie nasze dłonie popychają głowę i broda idzie do mostka, łokcie są szeroko, popatrz w dół i teraz ostrożnie podnieś głowę i otwórz klatkę piersiową, podnieś teraz głowę, popatrz w górę na sufit, łokcie są szeroko, tyle ile możesz, kontroluj ruch. I jeszcze raz do przodu. Broda do mostka, tak? Głowa jest oparta o dłoniach. Dłonie nasze asekurują głowę. I powoli do góry. Otwórz klatkę piersiową. Popatrz w górę. Otwórz pozycję. Poczuj, jak się rozciąga klatka piersiowa. Łokcie są szeroko, broda w górze. I powoli wróć do przodu, do centrum. Opuść ramiona. Połóż sobie dłonie na ziemi, jeszcze raz podnieś prawe ramię i z wydechem wyciągaj w lewo. Siedzisz cały czas na piętach, tak jak ja, wyciągasz ramię, otwierasz klatkę piersiową, tak, popnij troszkę klatkę do przodu, trzymaj ramię przy uchu i wróć do przodu, wróć do centrum, lewe ramię w górę i z wydechem, druga strona, wyciągnij się do boku, otwórz klatkę, tak, delikatnie do przodu. Nie zaokrąglać pleców, broda w górze i do przodu. Rozluźnij barki. Zatrzymaj barki, otwórz klatkę piersiową i teraz obie ramiona. I jeszcze dalej, otwieramy, otwieramy, tak jakbyśmy z tyłu chcieli, żeby te dłonie nasze się złączyły. Oczywiście mało kto tak potrafi, pewnie coś akrobaci, ale staramy się otworzyć szeroko, tak? Pięknie tu nam się rozciągają ramiona. Klatka piersiowa, broda jest z przodu. I teraz zaokrąglamy, wydłużamy, wyciągamy ramiona, broda do mostka. I jeszcze raz otwieramy szeroko, kciuki w tył, broda w górę teraz. Jeśli możesz, albo trzymaj z przodu, tak jak przed chwilą. A jeśli chcesz troszeczkę iść dalej, to śmiało. Unieś głowę, tylko kontroluj ruch, szeroko ramiona. I zaokrąglamy, splatamy dłonie, kciuki do dołu, plecy zaokrągli, łopatki od siebie, ramiona do góry, opuszczamy, rozluźniamy. Teraz otwórz ramiona i prawe ramię przenieś do przodu, bark jest w dole i lewą dłonią spod spodu dociśnij za prawe ramię. Rozciągamy na ramienny stożek rotatorów. Ważne, żeby bark był w dole, tak? Czyli nie podnoś do ucha, trzymaj bark w dole. Przytrzymaj chwilę. Oddychaj spokojnie, miarowo, płynnie. Szeroko wdech. I z wydechem zmień ramię, druga strona. I to samo. Przyciągaj do klatki piersiowej i trzymaj bark w dole. Tutaj nie musimy tak mocno czuć, że nam się rozciąga, ale gwarantuję, że na pewno się tutaj rozciąga ten naramienny i stożek rotatorów, tak jak powiedziałam. Tak nie doprowadzamy do bólu, nie wyrywamy sobie ramienia. Ostrożnie, spokojnie. I teraz do przodu. To samo ramię, przód
i nadgarstek w dół. Barki w dół, ściągnij łopatki teraz lekko. I zmień druga strona, drugi nadgarstek. Łokieć może być lekko ugięty. Świetnie, i rozluźniamy. Teraz szeroko ramiona i dajemy do przodu. Prawe ramię idzie w dół, lewe w górę. Splatamy ramiona, tyle ile możemy, tak? Jeżeli możecie tak jak ja, to tyle ile możemy. I zaokrąglamy plecy, broda do mostka i pochylamy się, tak? Robimy taki skłon, skupiamy się na naszym odcinku piersiowym. Czujemy, jak nam się rozciąga przy łopatkach, tak? Plecy w górze nam się teraz rozciągają, broda do mostka. Powoli do góry, odplątujemy się szeroko. No i teraz lewa do dołu, prawa nad lewą. Splatamy, zawijamy i zaokrąglamy plecy. I to samo, opuść ramiona, głowę. Broda do mostka, spokojnie oddychaj. Splot jest tyle, ile możesz, tak? Nie musisz mocno splątywać tych ramion, tych dłoni. Tyle, ile możesz. Spokojnie. Mamy się rozciągnąć, rozluźnić. I powolutku do przodu odplątujemy, rozluźniamy i siadamy sobie na prawym pośladku. Nogi są ugięte. Wyciągamy jeszcze raz prawe ramię i wydłużamy do boku. I jeszcze raz rozciąga nam się bok, tylko teraz siedzimy na prawym pośladku, więc jest troszkę intensywniejsza pozycja. Wyciągaj ramię, wyciągaj, wróć do przodu i zmieniamy. Siadamy teraz na lewy pośladek. Leciutko się podpieramy lewą dłonią, prawe ramię, lewe ramię w górę i wyciągamy się do boku. Prawa sobie leży luźno, otwórz klatkę piersiową i poczuj, jak się rozciąga teraz lewy bok. Długa szyja i skręcaj do przodu się, tak? Pilnuj, żeby się nie skręcać do boku, tylko jesteś cały czas z przodu. Oddychaj i wracamy do przodu. Siadamy sobie teraz na oba pośladki. I od razu prostujemy prawą nogę, lewą uginamy, lewa stopa jest blisko prawego uda, siedzimy na obu pośladkach, prawa stopa zadarta, robimy skłon do prawej nogi i wyciągamy się, wydłużamy tyle, ile możemy. Dłonie możesz położyć na udzie, możesz położyć na podłodze, możesz też położyć na goleni, możesz złapać pod stopę. Wszystko w zależności od tego, ile jesteśmy rozciągnięci. Staramy się klatkę piersiową skręcić w stronę nogi, ale tyle, ile możesz. Słuchaj własnego ciała, tak? Na ile ci pozwala dzisiaj, na tyle zrób. Nie walcz, nie siłuj się i spokojnie oddychaj. Weź teraz wdech i z wydechem lewe ramię unosimy w górę. Patrzymy na sufit, prawa zostaje na prawej nodze, prawa ręka, otwieramy tutaj klatkę piersiową, wydłużamy ramię, patrzymy w górę na sufit i wracamy do przodu, do prawej nogi, rolujemy się w górę i zmieniamy. Uginamy lewą nogę, prostujemy lewą nogę, uginamy prawą, czyli druga strona. Wdech i z wydechem skręt i opad tułowiem. Sięgamy dłońmi tam, gdzie sięgamy. Możesz się śmiało trzymać blisko nogi, blisko uda. Możesz położyć na goleni, możesz złapać za stopę. Stopa jest zadarta i tyle, ile możemy, trzymamy. Długi wdech, długi wydech. Rozluźnij barki. Przytrzymaj chwilkę tą pozycję. Weź wdech i z wydechem lewe ramię. Teraz prawe. Otwórz klatkę, popatrz w górę i wyciągaj rękę do boku. Wyciągaj ramię. Patrz na sufit. Spokojny oddech. Jeszcze chwila. Wdech i z wydechem wróć do centrum. Centrum, czyli do lewej nogi. Jeszcze chwilkę przytrzymaj. Wdech i z wydechem wracamy do góry.
uginamy lewą nogę i od razu łączymy stopy. Łączymy stopy, przyciągamy pięty do pośladków, łopatki ściągnięte i robimy opad. Łokciami możesz delikatnie rozpychać kolana. I wracamy do przodu, prostujemy nogi, zadzieramy stopy, bierzemy wdech i z wydechem skłon. Łapiemy dłońmi tam, gdzie sięgamy, rozluźniamy barki i czujemy, jak nam się rozciąga tylna taśma naszych ud, nasze łydki się rozciągają. Im bardziej zadrzesz palce, tym bardziej poczujesz rozciąganie tylnej taśmy mięśniowej. Z wydechem idziemy do góry, uginamy prawą nogę i jeszcze raz prawa noga ugięta do boku. Rotujemy tułów do lewej nogi, bierzemy wdech i z wydechem skłon. Stopa lewa zadarta. Możecie trzymać dłonie bliżej ciała, możecie trzymać pod stopą. Bierzemy wdech i z wydechem do góry. Teraz uginamy lewą nogę. Splatamy dłonie, wsadzamy pod lewą stopę, plecy wyprostuj i z wydechem unieś lewą nogę. Staramy się ściągnąć łopatki, jeżeli nie możesz wyprostować nogi tyle, ile możesz. Tutaj jeżeli macie jakiś pasek w domu, można też wspomóc się paskiem, może jakimś ręczniczkiem. Ściągaj łopatki, wydłużaj kręgosłup. Oddychaj spokojnie i teraz weź wdech i z wydechem uginamy lewą nogę i od razu ta lewa stopa idzie za prawe kolano. Zostajesz w tej pozycji, prawe ramię na lewe udo, lewa ręka do tyłu i skręcamy się. Wydłużamy kręgosłup, barki w dół. Jeżeli chcesz, to tą prawą nogę możesz wyprostować. To jest łatwiejsza pozycja, tak? Jeżeli jest za ciężko z prawą nogą ugiętą, to śmiało można wyprostować. Rozciągamy teraz odcinek piersiowy. Możecie podnieść też przedramię, odepchnąć się łokciem bardziej od kolana, żeby pogłębić skręt. Barki są w dole i wracamy do przodu. No to zmieniamy stronę. Odplątujemy się, prostujemy nogi i uginamy lewą. Lewe kolano na zewnątrz, lewa stopa do prawego uda, rotacja tułowiem, bierzemy wdech i z wydechem skłon do prawej nogi. Teraz stopa flex, złap tam, gdzie sięgasz, rozluźnij barki, luźne ramiona, spokojny, miarowy oddech, wdech nosem, wydech ustami i jeszcze raz wdech. Wydech i ostatni raz wdech w tej pozycji, z wydechem unosimy tułów, bierzemy wdech, z wydechem uginamy teraz prawą nogę. Robimy koszyczek z dłoni, wsadzamy dłonie pod prawą stopę, wyprostuj plecki, ściągnij łopatki, tak? No i teraz tutaj tyle ile możesz, unieś nogę z wydechem w górę. Zawsze pogłębiamy pozycję. Z wydechem, tak? Czyli jeżeli chcemy zrobić mocniej, to bierzemy wdech i z wydechem wtedy wyciągamy się bardziej, głębiej, dalej, mocniej. Tyle, ile potrzebujemy w danym dniu. I ściągnij łopatki, otwieraj klatkę piersiową. Staraj się wyprostować nogę, ale nie rób nic na siłę. Mamy się rozciągnąć i rozluźnić, zrelaksować, uelastycznić nasze mięśnie. One na pewno tego potrzebują. Każdy z nas potrzebuje rozciągania. Rozciąganie jest najważniejsze. I powolutku opuszczamy nogę. No i teraz uginamy. I teraz prawa noga, prawa stopa za lewą. Jeśli chcesz, wyprostuj lewą nogę. A jeśli jest ok, to trzymaj ugiętą tak jak ja. Prawe ramię na lewe udo, lewe ramię do boku. I skręcamy się za lewym barkiem. Odpychaj się tą lewą dłonią od podłogi. Barki w dole. Rośniemy w górę na sufit. Jeśli chcesz, podnieś przedramię, odepchnij się łokciem od kolana i oddychaj spokojnie. Rozciągamy odcinek piersiowy naszego kręgosłupa. Jeszcze jeden wdech, wydech. Bierzemy wdech i z wydechem wracamy do przodu. I jeszcze raz łączymy stopy,
przyciągamy pięty do pośladków. Pochylamy się. Już może po tym rozciąganiu poczujecie, że możecie zejść niżej, że wasze biodra się troszkę otworzyły. Idziemy do góry, łączymy kolana i siadamy na prawym boku. Unosimy lewe ramię. I teraz to lewe ramię, popatrzcie uważnie, idzie pod klatkę piersiową, czyli centralnie pod klatką piersiową. Skręcamy tułów, kładziemy się na tym ramieniu, drugą głowę podkładamy sobie pod głowę, skręcamy głowę i zostajemy chwilę w tej pozycji. I znowu nam się tutaj rozciąga na ramienny stożek rotatorów. Jest to tylko intensywniejsza pozycja niż robiliśmy na samym początku. Czyli ten początek można potraktować jako taką rozgrzewkę, a teraz już troszkę intensyfikujemy ćwiczenie i bardziej rozciągnie nam się tutaj na ramienny. Zresztą może czujecie, może niekoniecznie. Wdech i z wydechem. Podnieś głowę, wyciągnij ramię i zmieniamy stronę. Siadamy na drugim pośladku. Nogi razem ugięte i drugie ramię do góry. Wdech i z wydechem. Ramię idzie pod klatkę piersiową. Skręć tułów. Połóż się klatką piersiową na ramieniu. Drugą dłoń podłóż sobie pod czoło i zostań chwilę w tej pozycji. To nie jest zbyt łatwa pozycja. Wiem o tym, ale spróbujcie, może się uda. Tylko ostrożnie, jeżeli nie możesz całkowicie się położyć, to się nie kładź. Zrób tyle, ile możesz, ostrożnie. Zobacz, czy dzisiaj możesz. Słuchaj swojego ciała. Bierzemy wdech, wydech i powolutku się unosimy. Wyciągamy ramię i siadamy jeszcze raz ze stopami blisko siebie. Przyciągamy pięty do pośladków i opuszczamy tułów. I teraz idziemy znowu troszkę dalej. Ramiona, dłonie wyciągamy przed siebie. Możesz trzymać dłonie na stopach, a możesz wyciągnąć je do przodu. Opuść głowę, rozluźnij. Weź wdech i z wydechem do góry. Łączymy kolana, zaokrąglamy plecy i rolujemy do tyłu. I powoli do góry. Kładziemy sobie teraz prawą stopę na lewe udo. Podpieramy się z tyłu dłońmi, paznokcie dłonie w stronę pośladków, lewa pięta bliżej pośladka i odpychamy się dłońmi od podłogi, otwieramy klatkę piersiową i rozciąga nam się teraz prawy pośladek, prawe udo. Siedzimy twardo, mocno, tak, czyli nie podnosimy pośladków, otwieramy klatkę piersiową, łokcie z tyłu są wyprostowane, wydłużamy kręgosłup. Jeśli chcemy bardziej poczuć rozciąganie, to można przyciągnąć pośladki bliżej lewej pięty. Wtedy jest troszkę mocniejsza pozycja. Dobrze, jeszcze chwilę. I uginamy najpierw łokcie. Zdejmujemy stopę prawą i zmieniamy. Lewa stopa na prawe udo, blisko kolana, tak nie za nisko. Dłonie wędrują za plecy. Prostujemy łokcie, odpychamy się od podłogi, otwieramy klatkę piersiową, barki w dole i siedzimy. Czujemy, jak nam się rozciąga lewy pośladek, lewe udo. Tą prawą piętę możesz przyciągnąć bliżej do pośladków, jeśli chcesz bardziej rozciągnąć lewy pośladek i siedzisz pośladkami na macie. Otwierasz klatkę, długa szyja. Ja czuję, jak mi się pięknie rozciąga lewy pośladek, lewe udo. Jeszcze chwila, oddech spokojny, ostatni wdech w tej pozycji i z wydechem ugnij łokcie, opuść stopę, spleć dłonie pod kolanami i rozluźnij jeszcze raz plecki. Powoli do przodu, złącz nogi, usiądź w siadzie skrzyżnym, rozluźnij barki. Zatrzymaj, weź wdech, wydech i jeszcze raz głęboki wdech nosem, wyciągnij się do góry, wydech ustami, zatrzymaj
I bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy trening. Mam nadzieję, że czujecie się lepiej, że czujecie, że Wasze ciała się uelastyczniły, rozciągnęły i same pozytywne rzeczy. Do zobaczenia na następnym treningu. Cześć!